Trener Waletudo Białystok, Paweł Zalewski, i podsumujemy sobie to, co działo się w hali Uniwersytetu Białostockiego. Na początek Żenia Zakrzewski wyszedł do gościa, który ma wyższy pas, który jest doświadczonym zawodnikiem MMA. No i powiem Ci szczerze, dzielnie sobie radził. No tak, myślę, że całkiem nieźle sobie poradził. Na pewno tą walkę zrobił pomimo tam okoliczności, które tam już dużo było takich sytuacji, bo Żenia startuje cały czas w zawodach. On ma jeszcze purpurowy pas, nie brązowy, także to też fajnie, że udało mu się z wyższym paskiem tak w miarę dobrze zawalczyć. Ale tak, prawda jest taka, że on walczył głównie ze sobą przed tym i chodził przed tym walką właśnie przed galą i chodził na zabiegi. No bo tam rozwalił bark i tam i kostkę chyba mu nawet ktoś tam przeciągnął na zawodach, także on dużo jeździ, cały, tak jak widać, cały był poklejany, ale mimo wszystko dla doświadczenia wyszedł z tym chłopakiem, w miarę fajnie zawalczył, no według mnie po prostu w mojej ocenie zaczął za dużo oddawać dla tamtego chłopaka, żeby za głęboko się wbijał i po prostu on wychodził, w końcu się zmęczył i przeciwnik się głębiej wbił, no i poddał. Ale walka w drugiej rundzie, dopiero tam w którejś tam minucie, także myślę, że walka na plus, na pewno dobra dla niego, dla doświadczenia. Słuchaj, widziałem na Instagramie, że ma zdjęcia, jak trenuje Muay Thai, znaczy nie jak trenuje, ale jak już gdzieś tam przy worku. Powiedz, to tylko zdjęcia takie dla fejmu, czy jest coś na rzeczy i Żenia będzie walczył MMA? Na razie to zobaczymy, to trzeba jego zapytać tak naprawdę, ale coś tam on przychodzi, właśnie zaczął od niedawna trenować więcej właśnie kickboxingu, przychodzić na tarcze, także trochę MMA robić, także zobaczymy, jak w jakim to kierunku pójdzie, no ale... Jak ma ambicje, to my pomożemy. Okay. Arkadiusz Romaniuk, jeszcze dobry występ, ale chyba tej kondycji na trzecią rundę zabrakło. No Arek tam trochę spuchł, ale myślę nawet na początku bardziej, bo tam ustał po prostu na nogach. Arek jest takim sierpiarzem, zresztą ten chłopak drugi też jest takim sierpiarzem, tylko jeszcze on cepy bije dodatkowo, a Arek bije typowo sierpy. Natomiast znam jednego i drugiego, no bo obaj trenowali u nas w klubie. Ten chłopak, przeciwnik z Suwałk, no to był tam chyba z pół roku czy kilka miesięcy u nas trenował, także to chłopak też fajny, utalentowany. Ja wiedziałam od razu, że będzie fajna bitka między nimi. I to poszło na pewno w doświadczenie jednego i drugiego. Obaj mają, myślę, że predyspozycje i obaj mają talent. I tak naprawdę fajnie było zobaczyć w ogóle tą walkę, bo były zwroty w jedną i w drugą stronę. Tam jeden podłączał i drugi podłączał i się przewracali. Także to chłopaki takie, które tu już widzę, że mogą w niedługim czasie przechodzić na zawodowe walki i naprawdę na zawodowstwo i po prostu i świetnie sobie radzić. Także takie starty 3 razy 3 minuty, no to dla nich, jak myślę, to droższe od pieniędzy, nie? No właśnie, a propos tych walk zawodowych, Adam Biegański i Arkadiusz Maziakowski. Miał być Łukasz Klinger, nie dojechał, jest Maziakowski, no i przyjechał i się godnie zaprezentował rywal. Tak, no, my widzieliśmy, że on jest mocnym chłopakiem, trochę może mu brakuje szczęścia, ale widzieliśmy, że on jest taki twardy przede wszystkim, idzie mocno na ciosy, twardo bije się, nie odpuszcza. Także no, taki, myślę, dla Adama taki przeciwnik jak na ten czas, bardzo dobry. No, a Łukasz Klinger jakby przyjechał, no to też na pewno by było bardzo ciekawe widowisko, być może bardziej nawet, myślę, nawet emocjonujące, nawet może sporo, bo po prostu Łukasz też twardo idzie do przodu, także może Łukasz by trochę w sensie... Finezji i polotu, słynny cytat, wprowadził tak, w tym tak, smutnym Łukasz, mieście. Może takiej dramaturgii więcej, o tak, ale ludzie lubią dramat, także to na pewno widowisko by zyskało. Natomiast to była też również fajna walka. No i co? Najważniejsze, że Adam wygrał. Teraz mamy pewnie, zobaczymy jak to będzie. Mamy tam różne też propozycje. Trzy literki? Tam różne. Trzy literki się zgłosiły, czy nie? Mamy różne propozycje. Zobaczymy jak to będzie, ale trochę tych całe szczęście, że mimo tego lockdownu i tej całej śmiesznej nagonki, że są, że teraz są jeszcze normalni ludzie, którzy próbują coś fajnie zrobić i tak jak widzę na razie, dopóki nie będzie jakiegoś tam strasznego zamknięcia już nas wszystkich, czy ten, no to może nawet te gale się odbędą, ale to dopiero czas pokaże. Ale na razie tych gal dużo się klaruje, że po prostu, że mimo wszystko, mimo braku publiczności się odbywają, także to na duży plus, bo myślałem, że będzie gorzej.
Paweł, nie widziałem żadnego wywiadu z tobą po walce Adama na Wotorę, po występie na Wotorę. Jak ty się zapatrujesz na takie walki na gołe pięści? Odradzałeś Adamowi występ? Doradzałeś mu? Bo tak powiem ci, na papierze to on był chyba największym faworytem, przynajmniej według mnie. Myślę, że tutaj ktoś tam, to było chyba, że ktoś tam jakieś komentarze pisał i w końcu organizatorzy się do Adama sami odezwali. To trochę nam kolidowało właśnie z tą walką dzisiejszą, bo dzisiaj to miała być duży powrót Adama i po prostu i rewanżowa wygrana walka z Łukaszem Klingerem, tak? Natomiast wyszło inaczej i z tą walką, i wyszło inaczej na Wotorę, bo przede wszystkim na Wotorę mówiłem do Adama, żeby uważał, żeby sobie rąk nie połamał, ani nie zrobił sobie żadnej kontuzji. I być może trochę podejście było niewłaściwe, bo wtedy on trochę za uważnie zaczął być może tam uderzać i po prostu jeszcze te zasady w trakcie, które się zmieniły, bo było tam też coś takiego, że przed galą w ogóle mówiono nam, że zawodnicy biją się do końca, nieważne ile razy będzie tam zawodnik wypchnięty, zawodnicy wracają i dokończają. Natomiast w trakcie walki przeciwnicy i dla Adama przeciwnik uciekł chyba dwa razy z jakiejś dźwigni, z tego co pamiętam, i wysunął się i wracali do środka. I potem Adam wypadał też kilka razy i oni na zmianę zresztą wypadali, ale w końcu sędzia powiedział, że po prostu kto wypadnie, no to ten przegrywa. Po prostu tamten chłopak wjechał po prostu w Adama mocniej, Adam trochę kilka tam kroków się odsunął i po prostu na krawędzi pracował, spadł, no i tak to wyszło. Natomiast co nas zaskoczyło na pewno, to, że te ciosy w parterze, że po prostu zmieniono zasady z drugiej na trzecią, na trzecie Wotorę, tak? Zmieniono zasady i przeciwnik, znaczy i zawodnicy byli zmuszeni do pracy, jak nie to wstają. I myślę, że to też spowodowało trochę, że Adam tak jakby spanikował, że musi szybko wykończyć to wszystko, tak jakby poszło, panika, jeszcze te przewracanie, tam trzeba się przygotować na te spadanie, tam jest jeszcze aspekt psychologiczny teraz, jak już przerobiliśmy tą galę, to wiemy, że jest jeszcze aspekt psychologiczny, jak się przewracasz, nie można od razu wracać do ringu, tylko znaczy na środek, tylko trzeba powoli sobie wstać normalnie, bo jednak to wszystko w nas buzuje, jak się tak przewrócisz i zanim wstaniesz, to zabierze od ciebie sporo tlenu, nie? Dlatego to na pewno wybiło właśnie te wypadania z tej maty. Co poza tym? Będziecie walczyć na czwartej? Kto? Adam będzie walczył na czwartej edycji? Będzie w ogóle walczył? Planujecie jeszcze walczyć? Myślę, że być może tak, bo myślę, że chodzi tutaj o to, że po prostu jak się na takiej gali, przed taką galą, nie podejdzie odpowiednio psychicznie do tego, że trzeba się bić tam w sensie na twardo, ale też uważać z rękoma, nie? I po prostu ciasno się bronić, te ręce też nie mogą, znaczy to jest kilka tam niuansów, które są, które ja zobaczyłem. No i po prostu trzeba się nastawić na twardą bitkę, trzeba się nastawić na to, żeby po prostu na twardo pracować, tak? I zasłaniać się. Ja na przykład lubię, jestem dobry, myślę, na gołe pięści, bo umiem. Ale skromny też, uczę, zasłaniam, wiesz, to jest jednak jest u mnie kilkanaście, może trochę więcej lat jednak pracy, nie? I ja umiem się naprawdę zasłaniać tymi rękoma, dla mnie ta garda, jak trzymam, to po prostu mogę tak nią się zasłaniać, że jak rękoma, oczywiście do tego jest fajna praca na nogach, dlatego myślę, że na takiej gali Wotorę trzeba po prostu przed nią, trzeba się nastawić dobrze psychicznie, nie? I wtedy wszystko jest tam do osiągnięcia, nie? Dlatego po prostu trzeba zobaczyć. Natomiast jak się ktoś nastawia, a może muszę uważać, bo złamę rękę, muszę uważać na to, muszę uważać na tamto, to potem jakby taka w głowie tak, blokada się robi i wtedy jeszcze ten cały szum, te bębny, te dziwne takie okoliczności, te spadanie i można się zakręcić i można po prostu się nie zachować tak, jakby się chciało, nie, 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 wtedy takie jakby skupienie schodzi i dlatego warto tam przemyśleć pewne rzeczy, zanim się zacznie walczyć na takiej gali. Także no, ciekawe przemyślenia, tak, Pawle. Natomiast jeszcze chciałbym na sam koniec cię zapytać, Bartek Zaczeniuk, patrzę dzisiaj na chłopa, a połowy nie ma.
No, Bartek schodzi w kategorii półciężkiej, miał się bić. Właśnie ale on nie schodzi do półciężkiej, bo wygląda tak, jakby miał się bić w średniej albo w półśredniej. Nie, nie. Bartek ma dalej tam gdzieś tam pod 100 kg, z 98 czy coś, ale wygląda na takiego chudego, no bo zaczął solidnie trenować. Myślę, że jest dosyć silny na tą kategorię półciężką. No i co? I poza tym jeździmy... A czemu nie udało się dzisiaj zawalczyć? Bo był na rozpisce jako gość, do którego nie znaleziono jeszcze rywala. Tak, no właśnie o to chodzi, że nie znaleziono, właśnie znaleziono kilka razy, tylko po prostu rywale się wycofywali. Być może dlatego, że Bartek bił się na Mistrzostwach Świata, potem bił się w tym turnieju w Dubaju, no i jednak i w wadze ciężkiej też, no i przeciwnicy patrzą i patrzą, że jednak Bartek twardo walki czasami kończy. No i nie, że tak powiem, nawet jak się zgadzają, to potem dzwonią i mówią, że jednak jeszcze oni muszą jedną walkę półzawodową zrobić, czy coś, czy jeszcze nie są gotowi i odmawiają. No, także dla Bartka mieliśmy po prostu problem ze znalezieniem przeciwnika, ale jeżeli będzie tak dalej i ten, no to pójdziemy już na kogoś mocniejszego, ale do jakiejś tam może wyższej federacji czy coś, ale wolelibyśmy, żeby to normalnie się droga zaczęła, tak? Żeby po prostu z jakimś przeciwnikiem, który ma jedną, dwie walki zawodowe, czy tam zero walk, tak? Żeby to normalnie jakoś poprowadzić, ale już jak mocno nie będzie się dało, to Bartek, myślę, będzie też gotowy na tych mocniejszych rywali, nie? No i tego życzymy Bartkowi, a także całemu klubowi Waletu do Białystok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.